Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Marka. Jezus powiedział do swoich uczniów: kto wam poda kubek wody do picia, dlatego że należy życie do Chrystusa, zaprawdę powiadam wam, nie utraci swojej nagrody. A kto by się stał powodem grzechu dla jednego z tych małych, którzy wierzą, temu lepiej byłoby kamień młyński uwiązać u szyi i wrzucić go w morze. Jeśli zatem twoja ręka jest dla ciebie powodem grzechu, odetnij ją. Lepiej jest dla ciebie ułomnym wejść do życia wiecznego, niż z dwiema rękami pójść do piekła w ogień nieugaszony. Jeśli twoja noga jest dla ciebie powodem grzechu, odetnij ją. Lepiej jest dla ciebie chromym wejść do życia, niż z dwiema nogami być wrzuconym do piekła. Jeśli twoje oko jest dla ciebie powodem grzechu, wyłup je. Lepiej jest dla ciebie jednookim wejść do Królestwa Bożego, niż z dwojgiem oczu być wrzuconym do piekła, gdzie robak ich nie umiera i ogień nie gaśnie. Bo każdy ogniem będzie posolony. Dobra jest sól, lecz jeśli sól utraci swój smak, czymże ją przyprawić? Miejcie sól w sobie i zachowujcie pokój między sobą. Oto słowo Pańskie. Drodzy siostry i bracia, po raz kolejny mamy w psalmie ten sam refren, wczoraj również był. Ubodzy duchem mają wstęp do nieba. I ten psalm, jak i pierwsze czytanie, właśnie na to chcę nam uwagę zwrócić. Na nasze ubóstwo. Nie takie, które jest jakimś uciemiężeniem, ale wręcz wywyższeniem do chwały, bo ubodzy duchem mają wstęp do nieba. Wczoraj był taki sam refren i podobny psalm i podobne zwrócenie uwagi przez autora natchnionego na to, co jest naszym prawdziwym bogactwem i gdzie mamy swą ufność pokładać. Jezus zaś w Ewangelii mówi nam w ostatnim zdaniu: miejcie sól w sobie i zachowujcie pokój między sobą. My jako chrześcijanie mamy być solą świata. Cóż to znaczy? To, jaka jest rola soli. Może dzisiaj w mniejszym stopniu, bo nie używamy jej tak jak kiedyś, chociażby jeszcze nawet kilkadziesiąt lat temu, czy też w czasach Chrystusa, kiedy sól była tym, co chroni przed zepsuciem. I dzisiaj również, aczkolwiek kupujemy produkty już tę sól zawierające, bądź przetworzone. Niemniej jednak ta sól dalej ma tę samą rolę. Chronić świat przed zepsuciem. I my, jako chrześcijanie, mamy tak właśnie robić. Mieć tę sól. Ową solą zaś jest nasza wiara. Nasza bliskość z Chrystusem, nasze życie w sakramentach, zasłuchanie w Jego Słowo i pokładanie w Nim ufności. Miejcie sól w sobie, a zachowacie pokój między sobą. Amen.